Drodzy, od czasu do czasu lubię zakombinować coś w kuchni. Oczywiście wtedy kuchnia wygląda trochę inaczej, ja też jestem inaczej ubrany, wykładam zakupione produkty, otwieram przepis, który jest przygotowany, no i czekamy potem, jakie wychodzą z tego efekty. Czasami dobre, czasami różnie i kiedy patrzę na moją ostatnią próbę zrobienia zakwasu na chleb, to wydaje mi się, że z tego zakwasu akurat chleba się raczej nie da upiec, ale przepisy kulinarne mają to do siebie, że kiedy przekombinujemy, najwyżej produkty wylądują w koszu, stracimy trochę pieniędzy, trochę czasu. A co jeśli przekombinujemy w życiu? W Księdze Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale od 15 wiersza znajdujemy takie słowa. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Niejeden sprawiedliwy ginie w swojej sprawiedliwości, a niejeden bezbożny żyje długo w swojej złości. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam siebie gubić? Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Dobrze, jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki i drugiego, bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego. Kiedy czytam ten fragment z Księgi Kaznodziei Salomona, to mam wrażenie, że czytam diagnozę lekarską, która opisuje rzeczywistość bliską i nam. Bo przecież i my widzimy sytuację, w której ludzie niesprawiedliwi żyją, a ludzie sprawiedliwi umierają. Nieraz zadajemy sobie pytanie, dlaczego jest tak, że ktoś mądry, ktoś sprawiedliwy, ktoś bogobojny odchodzi, a ktoś, kto za nic ma drugiego człowieka, żyje w szczęściu. To wszystko sprawia, że zaczynamy w życiu kombinować, trochę tak jak z przepisami, by znaleźć swój przepis na życie, w którym to ja stanowię centrum tego, by było mi dobrze, było wygodnie, by żyć sobie jak najdłużej. I wtedy z tego wszystkiego, co jest w świecie, zaczynam dobierać, nie zważając na to, czy to jest dobre, czy to jest sprawiedliwe, kiedy kombinuję za bardzo. Dlatego może czasami warto zatrzymać się i zadać sobie pytanie, jaki jest mój przepis na moje życie. Czy przypadkiem za bardzo nie przedobrzyłem, bo potem nie da się tak jak z zakwasem po prostu wyrzucić do kosza, wziąć nowe produkty i na nowo zrobić zakwas. Dlatego warto zatrzymać się, zastanowić, spojrzeć na nie tylko na diagnozę, którą daje nam Księga Kaznodziei Salomona, ale wczytać się też w receptę, którą trzeba zrealizować. Bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego.